Witam Was serdecznie, kochani, na lekcji matematyki. Na początek bardzo proszę, żebyście otworzyli sobie podręcznik na stronie 118. Mamy tutaj przypomnienie pewnych informacji, a także będą ćwiczenia takie wprowadzające do dzisiejszej lekcji. Jak pamiętacie, od kilku dni rozmawiamy o połówce i ćwierci. I teraz, moi drodzy, połowa to jest podział na dwa i o tym pamiętamy, że nie ma innej możliwości, tylko żeby coś podzielić na połowę, to tak dla przypomnienia. Dzielimy coś na dwa, czy to będą jednostki długości, na przykład metry, czy to będą pieniądze, dzielimy na pół, to znaczy, że dzielimy na dwa. Jakiekolwiek będą to wartości, podział na pół oznacza podział na dwie równe części. Natomiast jeżeli coś dzielimy na ćwierć, to znaczy, że dzielimy na cztery równe części. I też znowu obojętnie jaka to będzie jednostka, co będziemy mieli podzielić na ćwierci, obojętnie co będzie to podział na cztery. Moi drodzy, słyszycie śpiew? Tak, tak, to jest śpiew radosnego dziecka. Moi kochani, podział na pół na ćwierci. Tak samo możemy dzielić zegar, a właściwie nie zegar, tylko obliczenia zegarowe. Również w obliczeniach zegarowych możemy używać połówek i ćwierci. Słuchajcie, dla przypomnienia rozpoczniemy sobie od tego, co mamy na górze, jak możemy zamieniać jedną jednostkę czasu na inną. I teraz tak, to co każdy powinien wiedzieć. Słuchajcie, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie potrafił posługiwać się zegarem czy obliczeniami zegarowymi. Jest to bardzo ważna sprawa. Wobec tego, bardzo proszę, rozpoczniemy od tego, że jedna minuta to inaczej 60 sekund. To też trzeba pamiętać, czyli jak macie wykonać zadanie w ciągu jednej minuty, to możecie sobie ustawić stoper i na tym stoperze zaznaczyć 60 sekund i to będzie ta nasza jedna minuta. Zwróćcie uwagę, że tutaj bardzo często pojawiają się też 60 na zegarze. Jedna godzina to 60, ale minut. 60 minut, czyli jak coś trzeba wykonać w ciągu jednej godziny, to odliczamy, że to jest 60 minut. Oczywiście godzina lekcyjna to nie jest 60 minut, to jest 45 minut. My mówimy o zwyczajnej godzinie zegarowej. Doba to dzień i noc, czyli jak jest rano, południe, wieczór, wczesna noc, późna noc, świt i tak dalej, to jest cała doba. Doba trwa 24 godziny. I dla przypomnienia, jednostka kwadrans, która trwa 15 minut. Słuchajcie, i to są bardzo ważne jednostki, które trzeba znać i którymi trzeba się umieć posługiwać. No i teraz przejdźmy do tego. Słuchajcie, pół minuty. Skoro jedna minuta to 60 sekund, to ile trwa pół minuty? Trzeba te nasze 60 sekund podzielić na pół, czyli na dwa. Tak jak wiemy, połówki to dzielenie na 2, czyli 60 dzielimy na 2, pół minuty to 30 sekund. Pół godziny, skoro jedna godzina to 60 minut, to gdy dzielimy tę godzinę, te 60 minut na pół, musimy podzielić je na 2. Czyli 60 podzielone na 2 to daje nam 30 minut, czyli pół godziny to 30 minut. A połowa doby? Skoro doba trwa 24 godziny, to jej połowa to oznacza, że trzeba tę dobę, te 24 godziny podzielić na 2. 24 dzielone na 2 daje nam 12 godzin. Czyli wiemy jak to wygląda sytuacja z połówkami w obliczeniach zegarowych. Teraz przechodzimy do ćwiartek. Słuchajcie, ćwierć minuty. Skoro jedna minuta trwa 16 sekund, 60 sekund oczywiście, jedna minuta trwa 60 sekund, to ćwierć minuty to jest te 60 sekund podzielone na 4 równe części. To jest tak, jakbyśmy podzielili na połowę, czyli 30 i te 30 jeszcze raz na połowę, to jest 15 sekund, czyli ćwierć minuty to 15 sekund. Ćwierć godziny, skoro jedna godzina, żebym znowu nie powiedziała 16, skoro jedna godzina to 60 minut, pół godziny to 30 minut, to ćwierć godziny to jest tak, jakbyśmy podzielili
pół godziny jeszcze na połowę, czyli 60 na 2 i potem jeszcze to, co uzyskamy jeszcze raz na 2, czyli 60 na 4, to jest 15 minut. No i ćwierć doby. Skoro doba ma 24 godziny, a chcemy uzyskać jej ćwierć, czyli ćwiartkę, dzielimy 24 godziny na 4 równe części, czyli 24 dzielone przez 4, uzyskujemy 6 godzin. To tak dla przypomnienia, dla utrwalenia, żebyście umieli sobie z tym zadaniem, z tymi zadaniami, które przed nami, poradzić. Teraz przechodzimy do ćwiczenia pierwszego. Oblicz, ile to jest sekund. Słuchajcie, skoro mamy tak, mamy takie wyrażenie 2,5 minuty, czyli to jest tak, 2 pełne minuty i jeszcze pół. 2 minuty, skoro 1 minuta daje nam 60 sekund, a mamy 2 takie minuty, to mamy 60 i 60, czyli inaczej 2 razy 60. Wynik uzyskujemy 120 sekund i co robimy? Dodajemy do tego jeszcze nasze pół minuty, czyli 30 sekund. 120 dodać 30 daje nam wynik tutaj pod znakiem zapytania jaki? 150 sekund, czyli 2,5 minuty to inaczej 150 sekund. A teraz 5,5 minuty. Skoro 1 minuta to 60 sekund, to 5 takich minut, to mamy 60, dodać 60, dodać 60, dodać 60, dodać 60. Ale my znamy coś takiego fajnego jak tabliczka mnożenia. Po co mamy te 60 dodawać, kiedy zajmie nam to dużo miejsca wtedy? Kiedy możemy to pomnożyć 5 razy 60, zasłaniamy jedno 0 i 5 razy 6 to jest 30 i dopisujemy zasłonięte 0, czyli wychodzi nam 300. Dokładamy do tego pół minuty, czyli 30 i z tego wynika, że 5,5 minuty to 330 sekund. Czy rozumiemy wszystko? Mam nadzieję, że łatwa sprawa. 8,5 minuty. Słuchajcie, podobna sytuacja. 8 całych minut i pół minuty. Skoro 1 minuta to 60 sekund, a 8 takich jednakowych minut, to musielibyśmy 8 razy 60 do siebie dodawać. Ale zamiast tego możemy pomnożyć 8 razy 60. Zasłaniamy w 60 0 i mamy proste działanie mnożenia 8 razy 6. Ile to jest? 8 razy 6 to jest 48. Dopisujemy 0, to mamy 480 i dodajemy do tego 30 sekund. 480 sekund dodać 30, uzyskujemy wynik 510 sekund. To mamy pod znakiem zapytania. Podobnie, aczkolwiek nie tak samo, jeżeli w zadaniu drugim mamy ćwiartki. Mam nadzieję, że się nie pomylę, bo jestem nastawiona na połówki, a teraz muszę przejść do ćwiartek. Uwaga, 3 i ćwierć godziny. Słuchajcie, 3 i ćwierć godziny, co to znaczy? Że mamy 3 pełne godziny oraz ćwierć godziny. Słuchajcie, 1 godzina ma 60 minut. To ile będą miały 3 godziny? To jest 3 sześćdziesiątki, czyli 3 razy 60 to jest 180 minut. I do tego dodajemy jeszcze ćwierć godziny. Słuchajcie, ćwierć godziny to jest nasz kwadrans, czyli 15 minut. 180 dodać 15 minut, uzyskujemy 195 minut. Tyle wynosi 3 i ćwierć godziny. Robimy dalszy przykład. 4 i ćwierć godziny. 4 pełne godziny i ćwierć godziny. 4 godziny. Jeżeli 1 godzina to 60 minut, to ile to będzie 4 takie pełne godziny? To będą 60, dodać 60, dodać 60, dodać 60. 4 razy 60, zasłaniamy 0. To mamy 24, 4 razy 6 i dopisujemy zasłonięte 0, czyli 240. I dokładamy do tego 15 minut, czyli naszą ćwierć godziny, czyli nasz kwadrans. I wynik jaki wychodzi? 255 minut. Mamy przed sobą przykład 6 i ćwierć godziny. Pamiętamy,
Każda godzina to 60 minut, czyli mnożymy 6 razy 60, zasłaniamy sobie 0, bo tak jest łatwiej, wtedy wychodzi 6 razy 6, to jest 36, potem dopisujemy 0 zasłonięte, wychodzi nam 360 i dokładamy ćwierć godziny, czyli kwadrans, 15 minut. 360 dodać 15 to jest wynik 375. I teraz, moi drodzy, przechodzimy na stronę prawą, gdzie mamy pół godziny i obliczenia z pół godzinami. I mamy tak, 5,5 godziny, czyli mamy 5 pełnych godzin oraz pół godziny. 5 pełnych godzin, 1 godzina 60 minut, 5 razy 60 minut, zasłaniamy 0, 5 razy 6, o, słyszycie psa, chcieliście usłyszeć moją Lunę, to macie okazję ją posłuchać, 5 razy 6 to jest 30, dopisujemy 0, to jest 300, to jest 300 minut i dokładamy do tych 330 minut, czyli pół godziny. I otrzymujemy wynik jaki? 330 minut. Czy to rozumiemy? Jeżeli nie, słuchajcie, wracamy, odsłuchujemy jeszcze raz lekcję, powtarzamy. Zawsze w każdej chwili można sobie zrobić pauzę. Teraz mamy kolejny przykład. 1,5 godziny. 1 to jest cała godzina, czyli 60 minut. Nie musimy nic przeliczać, bo 1 to 1. Czyli 60 i dokładamy do tej jednej godziny pół godziny, czyli 30 minut. 60 i 30 minut daje nam razem 90 minut. I my wtedy mówimy, że to jest półtorej godziny, że byłem na zakupach półtorej godziny, czyli 1,5 godziny. No i słuchajcie, 8,5 godziny. 8,5 godziny to jest wiadomo, 1 godzina 60 minut, czyli mamy 8 razy 60, ale co robimy dla ułatwienia? Znowu zasłaniamy sobie 0. 8 razy 6 to jest 6 razy 8, 48. Dopisujemy zasłonięte 0, czyli mamy 480 i do tego dokładamy ile? Dokładamy 30 minut i wychodzi nam wtedy ile? 500, wychodzi nam 510 minut. Tyle wynosi 8,5 godziny. Słuchajcie, i teraz tak. Tata jedzie do pracy pociągiem. Zadanie trzecie. Spróbujmy je zrobić i słuchajcie, czy potrafimy na obliczenie tego zadania, czy możemy to zrobić w pamięci. Tata jedzie do pracy pociągiem pół godziny. Pół godziny to jest ile? 30 minut. Zapamiętujemy. W pracy spędza 8 godzin. Czyli ile to jest te 8 godzin? 8 godzin to jest, słuchajcie, 8 razy 60 minut, to jest 480 minut. Czy to nam będzie potrzebne? Zaraz się przekonamy. Po pracy tata od razu wraca do domu również pół godziny, czyli znowu 30 minut. Ile godzin razem tata poświęca na dojazd do pracy, pracę oraz powrót do domu? Słuchajcie, w tej sytuacji w ogóle nie musimy przeliczać 8 godzin, bo mamy tak, pół godziny na dojazd, pół godziny na powrót, to daje nam godzinę, czyli jedzie tata godzinę w jedną stronę, pół godziny w jedną stronę, pół godziny z powrotem, to jest razem godzina. I 8 godzin w pracy, 8 dodać cała godzina, to jest 9 godzin. Czyli tata poświęca na dojazd do pracy, pracę oraz powrót do domu 9 godzin. No i słuchajcie, takie proste teraz porównywanie wartości zegarowych. Powiedz, co trwa krócej. Pół doby czy 14 godzin? Możecie sobie do góry nawet przesunąć. Słuchajcie, pół doby było obliczone, pół doby to 12 godzin. A na dole mamy 14 godzin. Wiadomo, 14 to jest więcej. Teraz następne. Pół minuty czy 25 sekund? Ile to było pół minuty? Pół minuty to połowa 60, czyli 30 sekund. Czy 25 sekund? Oczywiście pół minuty jest dłuższe. 30 jest większe od 25. Kwadrans czy pół godziny? Kwadrans to 15 minut. Pół godziny to połowa 60, czyli 30 minut. Wiadomo, że pół godziny jest dłuższe, dłuższe niż kwadrans, a więc kwadrans jest krótszy. I kochani, kolejne. Ćwierć godziny czy 30 minut? Ćwierć godziny to jest 15 minut, a 30 minut to 30 minut. 15 czy 30, co jest krótsze? Oczywiście ćwierć godziny jest krótsze. Słuchajcie, to tak dla przypomnienia, 30 minut oczywiście to jest pół godziny, tak? Czyli ćwierć godziny czy pół godziny. Moi drodzy, w podręczniku zrobiliśmy wszystko, kolejne rzeczy będą jutro, natomiast w tej chwili zapraszam Was do ćwiczeń,
przechodzimy do ćwiczeń matematycznych na stronę, nie wiem czy dobrze pamiętam, 12. Zaraz zobaczymy. Tak, dokładnie, godzina 12. I teraz słuchajcie, coś będzie do domu, coś będzie do zrobienia wspólnie razem tutaj na lekcji. Na początek Noni przypomina. To, co przed chwilą żeśmy mówili, jedna godzina równa się 60 minut, jedna minuta 60 sekund, jedna doba to 24 godziny, a jeden kwadrans to 15 minut. I teraz mamy uzupełnić zapisy według wzoru. Mamy tak, pół godziny to 30 minut. To znaczy, jedną godzinę musimy podzielić na pół, przypominam, dzielenie na pół to jest dzielenie na dwa, ale nie da się jedynki podzielić na dwa. Dlatego musimy godzinę zamienić na minuty. I to jest 60 minut, dzielimy na 2 i wychodzi, że pół godziny to 30 minut. Pierwszy przykład jest zrobiony i pokazano Wam, jak to zrobić. Teraz uwaga, ile to jest ćwierć godziny? Ćwierć godziny to 15 minut. Skąd się to wzięło? To jest godzina podzielona na równe 4 części. Ale nie da się jedynki podzielić na 4, bo wyszedłby nam ułamek, a myśmy jeszcze ułamków nie poznawali. Wobec tego zamieniamy godzinę na minuty. Godzina to 60 minut. Dzielimy na 4 i wychodzi nam, że to jest 15 minut. Czyli ćwierć godziny to 15 minut. Przechodzimy teraz do połówki minuty. Skoro pół minuty to 30 sekund. 30 sekund to jest jedna minuta, musimy pisać, jedna minuta, podzielimy ją na dwa, ponieważ dzielimy na połówki. Jedna minuta na dwa nie da się jej tak podzielić, wobec tego musimy minutę zamienić na sekundy. To jest 60 sekund, dzielimy na 2, a 60 na 2, wystarczy sobie 0 zasłonić. 6 na 2 to jest 3 i dopisać 0, wychodzi 30 sekund. Ćwierć minuty, ile to jest? To jest 15 sekund. Jak to obliczyć? Trzeba minutę, jedną minutę podzielić na 4. Da się to zrobić? No nie bardzo, bo 1 przez 4 się nie dzieli, że powstanie ułamek. Wobec tego zamieniamy minutę na 60 sekund, dzielimy pięknie na 4 i uzyskujemy co? 15 sekund. Pół doby. Słuchajcie, pół doby to 12 godzin. Jak to zrobić? To musimy jedną dobę, czyli musimy napisać, najlepiej zróbmy to jedną dobę, może wróćmy tak, jedna doba, po prostu tak, doba normalnie musimy zapisać, podzielimy na połowę, czyli na dwa, ale ponieważ nie da się jedynki przez dwa bez ułamka podzielić, zamieniamy dobę na godziny, to jest 24, dzielimy na dwa, tak. Słuchajcie, mamy godziny albo H, my poznawaliśmy i tak będzie dobrze. Dzielimy na 2 i wychodzi nam 12 godzin i wiemy skąd to się wzięło. Jeżeli ktoś zapisze, tak jak ja tutaj przed chwilą H, nie szkodzi, może być, spokojnie może być. Teraz ćwierć doby. Ćwierć doby to jest doba podzielona na 4 równe części, to jest 6 godzin. 6 godzin. Jak to powstaje? Znowu musimy zapisać jedna doba, którą dzielimy na 4. To się równa. Nie da się tego wykonać. Moi drodzy, wracamy do przykładu kolejnego. Przepraszam za chwilę pauzy, ale drobny wypadek się zdarzył w domu, więc mam nadzieję, że już teraz bez zakłóceń sobie będziemy rozwiązywać dalej zadania. Wracamy, jedna doba. Nie umiemy jej podzielić na 4 części równe, wobec tego musimy zamienić na 24 godziny. 24 godziny, tak? I dzielimy to przez 2, przepraszam, przez ćwierć, bo jest ćwierć godziny, ćwierć doby mamy obliczyć i to nam się równa ile?
6 godzin. W ten sposób wyjaśniliśmy sobie, jak dojść do takich obliczeń, jak obliczyć, to są już takie pierwsze obliczenia zegarowe. Słuchajcie, zadanie drugie, no niestety ja nie mam takim, znaczy można by tutaj się pokusić po próbowanie zaznaczania na zegarach, ale chciałabym, żeby zadanie drugie było wykonane przez Was samodzielnie w domu. Ja tylko powiem, że jest godzina 7:15, zobaczcie, pierwszy zegar wskazuje godzinę 7:15, a Wy macie na drugim zegarze pokazać, która będzie godzina ćwierć godziny później. Ćwierć godziny, kto nie pamięta, zagląda wyżej. Godzina 60, pół godziny to jest 30 minut, a ćwierć godziny to jest 15 minut, czyli która będzie godzina 15 minut później. Kolejny zegar, trzeci, to jest godzina 7:15, a która będzie pół godziny później. Pół godziny, czyli 30 minut. To zadanie bardzo proszę, żebyście wykonali sami. Zadanie trzecie. Słuchajcie, ponieważ ja tutaj też nie mam możliwości za bardzo, żeby takie tutaj robić klamry u góry i zaznaczenia, spróbujemy to zrobić, ale będziemy robić bez tych zaznaczeń takich specjalnych, będziemy tylko wpisywać tutaj wartości, liczby. Słuchajcie, półtorej godziny, pamiętacie, to była godzina i pół, to jest 90 minut. Czyli zapisujemy 90 minut i patrzymy, skąd się to wzięło. To jest jedna godzina, to jest ta nasza cała, czyli 60 minut oraz pół godziny, czyli 30. 60 dodać 30 to jest 90 minut. A teraz ile trwa półtorej minuty? Czyli cała minuta i pół. Oczywiście podobnie jak wyżej, też 90, tyle że sekund. Skąd się to wzięło? Wzięło się to stąd, że jedna minuta ma 60 minut. 60 sekund, czekajcie, muszę wykasować oczywiście 60 sekund i dodajemy do tego, tak, 30 sekund i otrzymujemy jaki wynik? 90 sekund, 90 sekund, czyli półtorej minuty, a teraz półtorej doby. Słuchajcie, półtorej doby to nic innego, tylko cała doba i jej połowa. Skoro cała doba ma 24 godziny, a pół doby ma 12, to dodajcie sobie szybciutko w pamięci. 24 dodać 12 to jest 36 godzin. I teraz jak to obliczone? Skoro cała doba to 24 godziny, tak? Dodajemy do tego pół doby, czyli 12 godzin. O, macie okazję posłuchać moją Lunę w całej okazałości. No ona tak lubi szczekać, a czasami jak już zacznie, to już skończyć nie umie. Mam nadzieję, że Wam to za bardzo nie przeszkadza. Będziecie mieli okazję ją słyszeć na pewno jeszcze przez jakąś chwilę. 24 godziny dodać 12 godzin, to mamy wynik jaki? To jest 36 godzin. I obliczony przykład kolejny. Pędzimy dalej, moi drodzy. Ćwiczenie czwarte. Słuchajcie, tak patrzę, to ćwiczenie jest bardzo proste, niesamowicie podobne do tego, które robiliśmy w podręczniku. Zaznaczcie sobie je do domu. Dzisiaj, tak jak mówiłam, będzie przeplatane. Trochę robimy wspólnie, trochę robimy do domu. Czyli mamy już dwa ćwiczenia, o ile dobrze myślę, tak? Dwa ćwiczenia do wykonania w domu. Przechodzimy na kolejną stronę. Mamy zadanie z treścią. O, jaki sympatyczny lampo na nas zerka. I mamy tak. Lampo biegł pół godziny za pociągiem. Pół godziny, czyli 30 minut, którym jechał zawiadowca z Marikimy do Piombino. A potem razem z zawiadowcą szedł przez ćwierć godziny ze stacji do jego domu. Mamy obliczyć, ile minut zajęła psu cała droga. I teraz tak, słuchajcie. Skoro Lampo biegł za pociągiem pół godziny, pamiętacie to zdarzenie, tak? No, zawiadowca nie mógł zabrać pieska ze sobą. Wobec tego pozwolił mu biec za pociągiem. No, na pewno było to niebezpieczne, ale ruch chyba nie był zbyt wielki, więc mam nadzieję, że piesek nie był w jakimś tam niebezpieczeństwie. A więc słuchajcie, pół godziny, czyli
30 minut. To jest trasa, to jest ten czas, w którym piesek biegnie, biegnie sobie za pociągiem. A potem, kiedy już są w Piombino, razem z zawiadowcą piesek wędruje przez ćwierć godziny ze stacji do jego domu. Ćwierć godziny, czyli 60 minut, dzielimy na 4 równe części, to jest 15 minut. 15 minut. I słuchajcie, co uzyskamy? Jaki wynik? 30 dodać 15, wynik wynosi 45 minut. Słuchajcie, co Wam przypomina 45 minut? To jest nasza lekcja, godzina lekcyjna, 45 minut, czyli tyle czasu trwała podróż z Maritimy do Piombino. No i teraz, moi drodzy, odpowiedź. Jakie było pytanie? Ile minut zajęła psu cała droga? I piszemy odpowiedź. Cała droga zajęła... O, i tu mamy... Tu mamy czasownik ęła, nie zajęła, chociaż tak mówimy, ale zajęła psu ile? 45 minut. I dajemy kropeczkę. Cała droga zajęła psu 45 minut. I tak jak zgodnie z umową, ćwiczenie szóste, które będzie zadaniem domowym. Lampo zasnął o godzinie 16 i spał 3,5 godziny, o której godzinie pies się obudził. Zaznacz te godziny na zegarze. 3,5 godziny, czyli przeliczamy sobie 3 godziny, ile to jest minut, i dodajemy do tego jeszcze pół godziny i jesteśmy w stanie obliczyć, o której piesek nam się obudził. No i mamy, słuchajcie, zadanie siódme. Robimy na przemian, tak? Raz wspólnie, raz osobno. Marek czytał książkę o psie Lampo przez 2,5 godziny, a Wojtek przez 140 minut. Który chłopiec czytał książkę dłużej i o ile minut? I mamy tak, mamy przykład pierwszy, to jest Marek. Marek czytał przez 2,5 godziny. Słuchajcie, 2,5 godziny, jak to policzyć? 2 godziny to jest 60 i 60, czyli piszemy ze znakiem mnożenia. Przypominam, że taki x-ik to może być znak mnożenia. 2 razy 60 minut. Otrzymujemy wynik, ile? 120 minut, ale to nie koniec. To nie koniec, ponieważ musimy do tego dodać jeszcze pół godziny, bo chłopiec czytał 2,5 godziny. Czyli piszemy 120 minut, mam nadzieję, że zmieszczę. Do tego dodajemy 30 minut, to jest te nasze pół godziny. I co się okazuje? Że otrzymujemy wynik 150 minut, czyli tyle czasu zajęło Markowi przeczytanie całej książki, całej lektury. Natomiast Wojtek czytał 140 minut. Czy trzeba coś obliczać przy Wojtku? Oczywiście nie, ale musimy sobie, uwaga, te dwie liczby porównać. 150 Marek, 140 minut Wojtek. Mamy tutaj troszeczkę miejsca, więc wykorzystajmy to miejsce i zapiszmy jeszcze jedno działanie. 150, pamiętacie? Porównanie polega na tym, że od liczby większej odejmujemy liczbę mniejszą, a więc odejmujemy od liczby większej 150, odejmujemy 140 i uzyskujemy, no słyszycie? Mój domowy Lampo w postaci Luny się odzywa. I jaki wynik? 10 minut. A więc, moi drodzy, który chłopiec czytał dłużej książkę? Dłużej czytał Marek. O ile? O 10 minut. Piszemy odpowiedź. Marek czytał książkę dłużej o 10 minut. Kropeczka na końcu. Marek czytał książkę dłużej o 10 minut. I teraz słuchajcie, zgodnie z umową, ćwiczenie ósme. I to jest ostatnie zadanie. Bo później jest jeszcze zadanie takie dziewiąte, to już jest zadanie, możecie się pobawić w zeszycie czy na kartce. Zadanie w kodowanie.
Zadanie ósme do domu. Co tutaj trzeba zrobić? Umieść odpowiednie nalepki z wyrazami ćwierć lub pół. Czyli trzeba, co to jest 30 minut, to inaczej ćwierć czy pół. Oczywiście pół godziny i wklejacie nalepkę z napisem pół. I to jest, moi drodzy, wszystko. Czyli uwaga, uwaga, mamy kilka zadań wykonanych wspólnie, mamy kilka zadań wykonanych razem i mamy kilka zadań osobno. A więc ćwiczenie drugie, czwarte, zadanie szóste oraz ósme do wykonania samodzielnego. Za chwileczkę otrzymacie również maila, w którym ta informacja się znajdzie. Słuchajcie, to na dzisiaj tyle. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia na kolejnych naszych zajęciach. Pa, pa!